Możemy, tak? Tak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Gryf Słupsk, Akademia Sportu Kolbudy. Są z nami trener drużyny gości pan Jacek Grębocki i trener gospodarzy pan Krzysztof Miller. Proszę o komentarz po meczu trenera gości pana Jacka Grębockiego. Gratuluję Gryfowi zwycięstwa. Liczyliśmy tutaj przynajmniej na punkt. Myśleliśmy, że damy radę zwyciężyć, ale okazało się, że to, że trenujemy ciągle na warunkach bardzo ciężkich, bo nie mamy boiska sztucznego. Trenujemy na trawiastym boisku o wymiarach Orlika, który jest duży. Widać to szczególnie pod koniec, od 60 minuty, gdzie Gryf rozpędzony, jakby jak tam lokomotywa, stwarzał nam wiele problemów. Dużo nowych zawodników w mojej drużynie. Znowu dojdziemy meczami, mam nadzieję, że szybciej niż ostatnio, bo na ostatnie 8 meczy 7 wygraliśmy, także dlatego byliśmy wyżej w tabeli od Gryfa. W dwóch meczach okazaliśmy się słabsi. Pracujemy nad tym, żeby w przyszłym sezonie, jeżeli się uda utrzymać, być lepsi. Dziękuję. Dzięki. Teraz o komentarz proszę trenera gospodarzy, pana Krzysztofa Millera. Przede wszystkim jestem zadowolony z wyniku. Też objąłem pracę tutaj półtora miesiąca temu, tak więc praca, którą włożyliśmy, była ciężka. Wiadomo, że w pierwszy mecz rządzi się też takimi swoimi prawami, po tych gdzieś tam 7 porażkach każdy z nas chciał wygrać. Udało się to i w tym momencie dla nas było to najważniejsze zwycięstwo. Stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji, znaczy może nie bardzo dużo, w pierwszej połowie przynajmniej 3 takie, można powiedzieć, 100%. W drugiej, to tak jak trener powiedział gości, gdzieś tam od 60 minuty tak naprawdę grał już jeden zespół, ale no słyszymy, w jakich warunkach musieli pracować, to nie jest na pewno łatwe i współczuję. My te warunki do przygotowania mieliśmy na pewno dużo lepsze. Jestem bardzo zadowolony z zawodników, wykonali naprawdę kawał dobrej roboty. Ta radość, jak kapitan drużyny, cały zespół przybiegł do ławki, wszyscy razem się cieszyliśmy. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i to jest pierwszy mecz rundy rewanżowej. Każdy następny jest tak samo dla nas ważny. Na pewno będziemy w każdym meczu w pełni skoncentrowani i mam nadzieję, że dołożymy też troszeczkę i stylu gry i jeszcze więcej jakości, bo na pewno stać to tych chłopców. Jestem z nich bardzo dumny i cieszę się ze zwycięstwa. Gościom dziękuję bardzo za mecz, bo to był naprawdę wymagający przeciwnik i życzę powodzenia. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Panie Jacku, potrzebowaliście stracić bramkę, żeby się otworzyć w tym spotkaniu. To tak miało być? Tak, no problemem jest to, że to nie jest problem, ale problem jest to, że co pół roku budujemy zespół. Przyjechaliśmy dzisiaj bez bramkarza rezerwowego, no na poziomie czwartej ligi, przyznam szczerze, w wielu klubach byłem na różnych poziomach. Pierwszy raz się spotkałem z tym. Przyjechaliśmy z jednym bramkarzem, mamy w klubie 3. Musieliśmy się otworzyć, bo graliśmy z wiatrem, szukaliśmy uderzeń, taki był ten moment przełomowy, gdzie Damc uderzył z 35 metrów chyba w słupek, to był ten moment przełomowy. Cóż mogę powiedzieć, moi zawodnicy nie są jeszcze przygotowani do tego sezonu. To samo mieliśmy problem, dochodzili do nas na jesień. Dojdziemy dopiero meczami, musimy ciułać punkty. Cieszę się bardzo, może to zabrzmi troszeczkę jakby przekornie, że przegraliśmy to tylko 2-0. Bo w pierwszej połowie były 2 sytuacje, 3 nawet może Gryf miał, gdzie ten mecz troszeczkę był wyrównany, ale mieli. My nie mieliśmy żadnej. W drugiej połowie wpuściłem 2 młodych zawodników, których wzięliśmy z Bałtyku i z Gdańska i widać, że oni jeszcze nigdy na takim poziomie nie grali i jak na razie nie wiedzą, o co chodzi. To czasu kolejne. A zawodnicy starsi, którzy w czwartej lidze trenują raz w tygodniu, ja się na to muszę godzić, nie mamy żadnych szans. Nie mamy, jeżeli ktoś przychodzi raz w tygodniu lub bramkarza widzę tego, który dzisiaj bronił przez 3 miesiące 3 razy, od grudnia go widzę 3 razy, bo studiuje, bo pracuje, no to nie ukrywajmy, no to jak mój kolega serdeczny z Krakowa mówi, jaka taktyka, jakie treningi, zrób grilla i niech sobie grają. Jeżeli ktoś przychodzi raz na 2 tygodnie lub na 3, na 1 trening i tutaj tacy zawodnicy grali, było widać, no to proszę pana, tu nie ma żadnej mowy o jakiejś pracy. Dzisiaj dużo juniorów nie było, bo ja korzystam z juniorów. Z różnych powodów ich nie było, którzy jakąś taką jakość mają, ale tutaj graliśmy, to było też widać w meczach juniorów. No przed nami dużo pracy.
Uwielbiam zespoły wybiegane. Jest to najsłabszy zespół, jaki prowadzę, który jest niewybiegany kompletnie. Ja biorę odpowiedzialność za to, bo ja ich przygotowywałem. No ale tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie kogoś przygotować, kto nie chodzi na treningi. Musimy nimi grać. To jest mój problem bardzo olbrzymi. Ten awans był zaplanowany, jak przeszedłem na 3 lata, tylko całkiem inni ludzie mieli tu być. Ci, co byli, co zrobili awans, to jakby zagrali fair, powiedzieli, że nie dadzą rady. No i tyle. Z tym się borykam. To jest bardzo bolesne, jako były trener zawodowy, jako trener, ja tylko żyję w ogóle z trenerki, nic innego nie robię w życiu, całe życie. I grałem, no to, to dla mnie jest to bardzo bolesne. I muszę to przemówić i to jest najgorsze, bo tutaj zazdroszczę, wolę młodych wybieganych, niż kogoś, kto, jemu się wydaje, że grał w Miedzi Legnica i że on jeszcze jest dobry, nie? Nie jest dobry, bo jest ze mną na 6 czy na 5 poziomie. Nie jest dobry. Dziękuję. Też są jeszcze pytania? Super, dziękuję. Zawsze będę do tego szczęścia. Możemy, tak? Tak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Gryf Słupska, Akademia Sportu Kolbudy. Są z nami trener drużyny gości pan Jacek Grębocki i trener gospodarzy pan Krzysztof Miller. Proszę o komentarz po meczu trenera gości pana Jacka Grębockiego. Gratuluję Gryfowi zwycięstwa. Liczyliśmy tutaj na, przynajmniej na punkt. Myśleliśmy, że damy radę zwyciężyć, ale okazało się, że to, że trenujemy ciągle na warunkach bardzo ciężkich, bo nie mamy boiska sztucznego. Trenujemy na trawiastym boisku o wymiarach Orlika, który jest duży. Widać to szczególnie pod koniec, od 60 minuty, gdzie Gryf rozpędzony, jakby jak tam lokomotywa, stwarzał nam wiele problemów. Dużo nowych zawodników w mojej drużynie. Znowu dojdziemy meczami, mam nadzieję, że szybciej niż ostatnio, bo na ostatnie 8 meczy 7 wygraliśmy. Także dlatego byliśmy wyżej w tabeli od Gryfa. W 2 meczach okazaliśmy się słabsi. Pracujemy nad tym, żeby w przyszłym sezonie, jeżeli się uda utrzymać, być lepsi. Dziękuję. Dzięki. Teraz o komentarz proszę trenera gospodarzy, pana Krzysztofa Millera. Przede wszystkim jestem zadowolony z wyniku. Też objąłem pracę tutaj 1,5 miesiąca temu, tak więc pracę, którą włożyliśmy, była ciężka. Wiadomo, że w pierwszy mecz rządzi się też takimi swoimi prawami, po tych gdzieś tam 7 porażkach każdy z nas chciał wygrać. Udało się to i w tym momencie dla nas było to najważniejsze zwycięstwo. Stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji, znaczy może nie bardzo dużo, w pierwszej połowie przynajmniej 3 takie, można powiedzieć, 100%. W drugiej, to tak jak ten powiedział gości, gdzieś tam od 60 minuty tak naprawdę grał już jeden zespół, ale no słyszymy, w jakich warunkach musieli pracować, to nie jest na pewno łatwe i współczuję. My te warunki do przygotowania mieliśmy na pewno dużo lepsze. Jestem bardzo zadowolony z zawodników, wykonali naprawdę kawał dobrej roboty, ta radość, jak kapitan drużyny, cały zespół przybiegł do ławki, wszyscy razem się cieszyliśmy. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i to jest pierwszy mecz rundy rewanżowej. Każdy następny jest tak samo dla nas ważny. Na pewno będziemy w każdym meczu w pełni skoncentrowani i mam nadzieję, że dołożymy też troszeczkę i stylu gry i jeszcze więcej jakości, bo na pewno stać to tych chłopców. Jestem z nich bardzo dumny i cieszę się ze zwycięstwa. Gościom dziękuję bardzo za mecz, bo to był naprawdę wymagający przeciwnik i życzę powodzenia. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Panie Jacku, potrzebowaliście stracić bramkę, żeby się otworzyć w tym spotkaniu. To tak miało być? Tak, no problemem jest to, że ja jestem, to nie jest problem, ale problem jest to, że co pół roku budujemy zespół. Przyjechaliśmy dzisiaj bez bramkarza rezerwowego, no na poziomie 4 ligi, przyznam szczerze, w wielu klubach byłem na różnych poziomach, pierwszy raz się spotkałem z tym. Przyjechaliśmy z jednym bramkarzem, mamy w klubie 3. Musieliśmy się otworzyć, bo graliśmy z wiatrem, szukaliśmy uderzeń, taki był ten moment przełomowy, gdzie Damc uderzył z 35 metrów chyba w słupek, to był ten moment przełomowy. Cóż mogę powiedzieć, moi zawodnicy nie są jeszcze przygotowani do tego sezonu. To samo mieliśmy problem, dochodzili do nas na jesień. Dojdziemy dopiero meczami, musimy ciułać punkty. Cieszę się bardzo, może to zabrzmi troszeczkę jakby przekornie, że przegraliśmy to tylko 2-0. Bo w pierwszej połowie były 2 sytuacje, 3 nawet może Gryf miał, gdzie ten mecz troszeczkę był wyrównany, ale mieli. My nie mieliśmy żadnej. W drugiej połowie w
wpuściłem dwóch młodych zawodników, których wzięliśmy z Bałtyku i z Gdańska. I widać, że oni jeszcze nigdy na takim poziomie nie grali i jak na razie nie wiedzą, o co chodzi. To czasu kolejne. A zawodnicy starsi, którzy w czwartej lidze trenują raz w tygodniu, ja się na to muszę godzić, nie mamy żadnych szans. Nie mamy. No jeżeli ktoś przychodzi raz w tygodniu lub bramkarza widzę tego, który dzisiaj bronił przez 3 miesiące, 3 razy, od grudnia go widzę 3 razy, bo studiuje, bo pracuje, no to nie ukrywajmy, no to jak mój kolega serdeczny z Krakowa mówi, jaka taktyka, jakie treningi, zrób grilla i niech sobie grają. Jeżeli ktoś przychodzi raz na 2 tygodnie lub na 3 na jeden trening i tutaj tacy zawodnicy grali, było widać, no to proszę pana, tu nie ma żadnej mowy o jakiejś pracy. Dzisiaj dużo juniorów nie było, bo ja korzystam z juniorów. Z różnych powodów ich nie było, którzy jakąś taką jakość mają, ale tutaj graliśmy, to było też widać w meczach juniorów. No przed nami dużo pracy. Uwielbiam zespoły wybiegane, jest to najsłabszy zespół, jaki prowadzę, który jest niewybiegany kompletnie. Ja biorę odpowiedzialność za to, bo ja ich przygotowywałem, no ale tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie kogoś przygotować, kto nie chodzi na treningi. Musimy nimi grać. To jest mój problem bardzo olbrzymi. Ten awans był zaplanowany, jak przeszedłem na 3 lata, tylko całkiem inni ludzie mieli tu być. Ci, co byli, co zrobili awans, to jakby zagrali fair, powiedzieli, że nie dadzą rady. No i tyle. Z tym się borykam. To jest bardzo bolesne, jako były trener zawodowy, jako trener, ja tylko żyję w ogóle z trenerki, nic innego nie robię w życiu, całe życie. I grałem, no to dla mnie jest to bardzo bolesne. I muszę to przegrać i to jest najgorsze, bo tutaj zazdroszczę, wolę młodych wybieganych, niż kogoś, kto jemu się wydaje, że grał w Miedzi Legnica i że on jeszcze jest dobry, nie? Nie jest dobry, bo jest ze mną na 6. czy na 5. poziomie. Nie jest dobry. Dziękuję. To są jeszcze pytania? Super, dziękuję. Zawsze będę do zagaszcza. Ludzie się. Przede wszystkim dzisiaj cieszymy się z tego meczu i skupialiśmy się na tym meczu. Każdy następny mecz jest dla nas ważny i do każdego będziemy podchodzić tak samo. Każdy mecz będziemy chcieli na pewno wygrać. I tak jak powiedziałem na samym początku w pierwszych rozmowach, najważniejszy jest zespół i zwycięstwo. Wszyscy wiemy, o co walczymy. Naszym celem jest zająć miejsce w górnej połowie tabeli i każdy mecz dla nas jest bardzo ważny i do każdego będziemy się przygotowywać indywidualnie, będziemy różne zmiany sprawdzali, inne warianty. Gdzieś tą bazę mamy, ale cały czas ją będziemy jeszcze udoskonalać, żeby było tylko lepiej. Józef będzie grał na obronie, czy raczej na skrzydle? Nie chciałbym powiedzieć przed meczem, będzie... Nie, może tak, zostawmy to na razie bez komentarza, tak, pomidor. Dobra, dziękuję. No sprytnie gry dzisiaj zamaskował to, że tego środkowego napastnika brakuje, tak? Zdobył 2 gole, wszystko jest ok, ale mimo po stałych fragmentach gry, czyli też na pewno to trenowaliście, dalej będziecie tak maskować, czy troszeczkę się to zmieni? Znaczy, nie chciałbym wchodzić też w szczegóły, bo to wiadomo, jak gdzieś tam przeciwnik będzie, nie chciałbym dać po prostu odpowiedzi na tacę, tak powiem. Czy nie mamy napastnika? Myślę, że Władek naprawdę dzisiaj zagrał bardzo dobre zawody pod względem taktycznym. Tych piłek może nie dostał za dużo, ale to też przez to, że gdzieś tam linia pomocy była troszeczkę oddalona od niego. Ale naprawdę zagrał dobre spotkanie. Nie chciałbym mówić, że nie mamy napastnika, bo i Mars, który wszedł też fajnie, i Bartek zmianę dał bardzo fajną, tak więc fakt troszeczkę maskujemy, bo nie mamy takiego nominalnego napastnika i mamy jakiś pomysł na to. Ale nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo po co odkrywać karty przed kolejnym ważnym meczem. No to inaczej zapytam, bo tutaj trener mówi, że trzeba biegać. Trener Jacek. Gry też jednak nie było aż tak mocno dynamiczne w pierwszej połowie. Rzeczywiście Marcjan rzucił te 2 piłki Książkiewiczowi, udało się, ale też mało było biegania z przodu szczególnie, żeby szukania takiej pozycji. To ja zupełnie, to ta murawa, bo trochę tam widać było. Nie. No murawa była jednakowa dla wszystkich, tak więc nie szukam tu żadnego alibi, że murawa. Absolutnie nie. Wydaje mi się, że jak na te warunki atmosferyczne, które były, to murawa była idealna moim zdaniem do gry. Oczywiście my też tyle pracowaliśmy na sztucznej płycie, to też troszeczkę inaczej tutaj mięśnie pracują. Ale nie szukam tutaj alibi w murawie. A tutaj co do... Pytanie było, że... Co do biegania... Czy mecz trwa 90 minut i gdzieś trzeba te siły dobrze rozłożyć. Uważam, że tutaj fizycznie właśnie my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani jak wytrzymałościowo, a ta szybkość jeszcze taka na krótkich dystansach przyjdzie,
z czasem. Tutaj świetną pracę wykonał Aleksander Trawiński, z którego korzystałem z jego wiedzy, bo on tu przeżył wielu trenerów i gdzieś podpowiadał mi, w jaki sposób można to zrobić, żeby było jeszcze lepiej i bardzo mu za to dziękuję. Ja się, mówię, cały czas też uczę. Uczę się od nich, od sztabu trenerskiego, od zawodników. Dużo podpowiedzi, dużo rozmawiamy. Tak więc mam nadzieję, że w następnym meczu będzie szybciej. Szybciej bramki, pan Cyculica. Będziemy, na pewno będziemy. Sparta to jest bardzo mocny przeciwnik, zespół. Świetna drużyna, która od wielu, wielu lat gra w podobnym składzie. I jest to bardzo mocny zespół, podchodzimy z szacunkiem, z pokorą, ale na pewno będziemy chcieli wygrać mecz jak każdy następny mecz.